Thank you.
psich stad. W zawiłym horoskopie na tysiąc lat. W otwartym nagle oknie, w cieniu za firanką, wśród ludzi na przystanku, słońcu i węgle. Szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu. Staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem sama, kiedy się odnajdę. Wśród siedmiu dni tygodnia, jednak ich tak, w tańczących deszczu kroplach, zawodu łzach. Po lustra obu stronach, w nowych wciąż marzeniach. Gdzie jestem, gdzie mnie nie ma, już nie bardzo wiem. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu. Staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem sama, kiedy się odnajdę. Bo nie wiem sama, kiedy się odnajdę.
patrzą tylko, gdzie by się schować. Twoje ramiona nie kruszące się ciasno, nie pachną miętową maścią. Ja w twych ramionach nie istotny dysonans, deszcz szczęścia strzał nad przepaścią. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam, że ja się tego wyrzekam. Tych ranków jak febra, u okien twych jak żebrak, siedziałem za drzewem nieraz. Tych gwiazd spadających, pijanych gwiazd na stos, nocą gdy będę umierał. Zanim piorun i tęcza przejdą przez smutków most, zanim dzień stąd odleci na chmurze. Zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Ja się tego wyrzekam. Wyrzekam, bo wyrzekam, bo nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręte, jeszcze raz to tylko tobie powiem. Kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręte, jeszcze raz to tylko tobie powiem. Spotkam ciebie na śmierci zakrętach, jeszcze raz to tylko tobie powiem. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakrętach, jeszcze raz to tylko tobie powiem. Kiedy spotkam ciebie na śmierci zakrętach, jeszcze raz to tylko tobie powiem. A kiedy spotkam ciebie na śmierci
ci zakrętach. Jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. I znów za nami 10 miesięcy wypełnionych nauką i pracą. Nadchodzą długo wyczekiwane wakacje. Życzymy wam wszystkim udanego wypoczynku z mnóstwem słonecznych dni, niezapomnianych podróży, przygód, odpoczynku i przede wszystkim dużo zabawy. Do zobaczenia we wrześniu. Zapraszam wszystkich wykonawców na scenę. To były przepiękne prezentacje wokalno-instrumentalne. Wiem, że ten pierwszy kontakt scena publiczności nie należy do najłatwiejszych, ale wy poradziliście sobie znakomicie. Wszyscy jesteśmy z was bardzo dumni. No to jeszcze raz ogromne brawa dla wszystkich. Żebyście nie zapomnieli o tym dniu, mamy dla was drobne upominki. Z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować nauczycielom muzycznej strefy, Jessice Kociołek i Kasi Majorowskiej-Łubińskiej. Zapraszam dziewczyny do przodu, pokażcie się, za zaangażowanie oraz sumienną pracę. Dziewczyny, tutaj chodźcie. Dziękuję również załodze Rypińskiego Domu Kultury, Pawłowi i Jarkowi za stronę akustyczną. Dziękuję wam bardzo, chłopacy. Dziękuję Gabrysi, Ani, Andrzejowi za pomoc w organizacji koncertu. I serdeczne podziękowania dla pani dyrektor Justyny Motylewskiej i Pawła za to, że stwarzacie nam możliwości rozwoju i za tą świetną współpracę. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Przede wszystkim chciałabym pogratulować i podziękować wszystkim dzisiejszym wykonawcom. Instrumentalistom, wokalistom za cudowną ucztę muzyczną, za wyjątkowy koncert. Jestem również z was bardzo dumna. Wielkie brawa, proszę państwa, dla najmłodszych. Rypiński Dom Kultury, muzyczna strefa to miejsca, w których rodzą się talenty. Rypiński Dom Kultury i Muzyczna Strefa to również miejsca, gdzie się szlifuje diament. Dzisiaj pierwszy błysk mogliśmy zauważyć podczas koncertu. Na razie, proszę państwa, to są amatorzy, ale przy systematycznej pracy, zaangażowaniu i motywacji, przy wsparciu najbliższych, rodziców, dziadków, wkrótce będziemy mogli podziwiać tych artystów na profesjonalnych scenach jako zawodowców w swych umiejętnościach wokalnych i muzycznych. Poproszę jeszcze raz, wiem, o brawa dla nich. Gratuluję paniom instruktorkom, pani Kasi, pani Jessice, za tak piękne przygotowanie młodzieży i dzieci. Dziękuję również Natalii Woźnickiej, założycielce muzycznej strefy, za to, że jest, za to, że stwarza nam okazję do tak pięknych momentów, za to, że współpraca owocuje zawsze udanymi projektami muzycznymi i mam nadzieję na jeszcze więcej, jeszcze częściej. Trzymam kciuki za współpracę naszą wspólną na przyszłość. Dziękuję jeszcze raz.
Korzystając, że jestem przy głosie, drodzy Państwo, chciałabym naszym artystom dzisiejszym życzyć udanego wypoczynku podczas wakacji. Życzę Wam, żebyście wakacje spędzili naprawdę bardzo wesoło, żebyście się zrelaksowali i pełni zapału, nowej energii, zaangażowania i motywacji wrócili do systematycznej pracy w Muzycznej Strefie w Rybińskim Domu Kultury. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za obecność. Gratuluję dzieci, rodzicom tak zdolnych, jak właśnie mieliśmy okazję się dzisiaj przekonać. Wielkie brawa. Ja jeszcze na koniec chciałam podziękować Alicji i Gabrysi, dziewczynom, które prowadziły cały koncert. Znamy się małe 6 lat. Dziewczyny są ze mną od początku, wspierają Muzyczną Strefę wokalnie, ale są jej także dobrymi duszami. Dziękuję, że zawsze mogę na Was liczyć. Na koniec chciałabym życzyć wszystkim uczniom determinacji w dążeniu do wyznaczonych celów oraz mile spędzonych wakacji. Wszystkiego dobrego. Tak, drodzy Państwo, to jest ten moment. Czas na fotografię, chwila dla fotoreporterów. Uwiecznijcie, proszę Państwa, te cudowne chwile.